Dzień dobry, z wielką radością i przyjemnością w śniadaniu z mistrzem witamy pana Cezarego Nowaka, czyli pana Cezika. Dzień dobry panu, a właściwie dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy bycie muzykiem czasów internetu i YouTube'a to jest pańska teraźniejszość, przyszłość czy przeszłość? Na pewno przeszłość, na pewno teraźniejszość i wszystko wskazuje na to, że przyszłość. Natomiast w jakich kolorach się ta przyszłość będzie jawić, to nie wiem. Natomiast jestem dobrej myśli. Szczególnie, że nie bardzo widzę, cóż innego miałbym robić. Dlatego ta przyszłość mi się jawi tak pozytywnie. I bardzo chciałbym, żeby była związana z tym, co robię teraz, co robiłem wcześniej. Więc zobaczymy, ale tym przyszłość wiąże. Ale panie inżynierze, ma pan też pozamuzyczne wykształcenie, więc uniwersalność zawodowa jest, czy wszechstronność zawodowa jest dość duża. Dlaczego nie chce być pan panem inżynierem w sensie zawodowym? Cóż, no próbowałem wszelkie sposoby złapać się innej profesji. Już od liceum tak naprawdę, bo poszedłem na profil matematyczno-fizyczny, a następnie za ciosem na automatykę i robotykę, którą zresztą ukończyłem, jak tytuł wskazuje. Natomiast myślę, że świat inżynierii wszelakiej, generalnie świat ścisły, na pewno nie ucierpiał na moim braku, a myślę, że by nic nie zyskał lub nawet by stracił, bo ja po prostu jestem kiepskim umysłem ścisłym. Mimo iż ukończyłem taki kierunek, no to nie jestem w tym kierunku w żaden sposób zdolniony. Mam wręcz problemy z logicznym myśleniem, co może się wydawać dziwne, ale tak jest. Rzeczywistości. Ani nie czerpię z tego wielkiej przyjemności, ani też nie za bardzo jestem dobry w to. Więc absolutnie nic mnie nie przekonało, żeby kontynuować karierę w tym kierunku. No i to też trochę mnie popchnęło do tego, żeby jednak poszukać czegoś zgoła innego i żeby tym się zająć na poważnie. A czy nie jest to kamuflaż? Bo przecież pańskie piosenki dla najmłodszych to jest wiedza popularno-naukowa i to w niesamowicie, powiedzmy, dynamiczny sposób przyswajalna przez dzieci. No ja mogę powiedzieć tylko tyle, że powiedzmy, przebywając trochę z dziećmi, wielokrotnie słyszę, jak one nucą i śpiewają pańskie teksty, pańskie piosenki. No a dobór ich słów to jest taka poezja bardzo fizyczna, bardzo matematyczna, bardzo astronomiczna. No tak, to prawda. Może to jest właśnie jakiś taki wpływ tego, jak ta ścieżka edukacyjna u mnie wyglądała, że jakoś nie boję się tych tematów podejmować i sam jakby zawsze na tej mojej ścieżce edukacyjnej narzekałem albo przeszkadzało mi to, że wielu rzeczy nie rozumiem i różne osoby nie były w stanie mi tego wytłumaczyć tak, żebym ja to zrozumiał. A ja po prostu bardzo lubię mieć tłumaczone w taki maksymalnie prosty sposób, oparty na przykładach, gdzie naprawdę jestem w stanie od podszewki coś pojąć i poczuć, że faktycznie rozumiem wszystko od początku do końca. No a sporo tej nauki u mnie w życiu było takiej pamięciowej, gdzie nie rozumiałem do końca, czego się uczę. Dlatego teraz, pisząc takie piosenki dla najmłodszych, mam taki cel, żeby w jakiś taki ciekawy sposób opisywać te nieraz trudne zagadnienia. Żeby właśnie dzieci jakoś radość czerpały z tego, że słuchają o tych nieraz trudnych tematach, a nie że się męczą i zupełnie nic nie pojmują z tego. A kiedy jesteśmy przy tych nowych fizycznych tematach, kiedy
kiedy rozmawiamy, w prasie się pojawiły informacje o niezwykłym odkryciu fizyków ze Stanów Zjednoczonych dotyczących fuzji termojądrowej, dotyczących możliwości pozyskania taniej i bardzo przychylnej człowiekowi zielonej energii, o właściwie źródła takiego świętego grala, jak ktoś powiedział. To czy te nowe wyzwania fizyczne i wszystko to, co się wiąże z naukami ścisłymi w tych nowych tekstach, będzie panu towarzyszyć z tym, że powinniśmy trochę inaczej patrzeć na świat? Tego nie wiem. Ja generalnie jakoś tak się najbardziej skłaniam do takich tematów, jakoś tak te tematy kosmiczne mnie uwiodły mocno, bo zawsze z taką jakąś lubością spoglądałem w kosmos i fascynowała mnie ta cała otoczka, ta tajemniczość pewna i no i fakt, że to te tematy jakby się nie zmieniają z dnia na dzień, tylko to są takie pewne stałe i te odkrycia następują dużo rzadziej niż w jakichś takich bardziej przyziemnych tematach, takich ziemskich, powiedział, więc jakoś ten kosmos najbardziej mnie ujmuje. A czy mógłbym śpiewać o jakichś takich technologiach bieżących? Nie wykluczam. Natomiast aktualnie nie mam jakoś na to ani weny, ani inspiracji, więc w tej chwili nie, ale kto wie, co przyszłość przyniesie. Nie mówię nie. Ale kiedy jesteśmy przy takich rzeczach właśnie ścisłych, matematycznych, no to wchodząc na pańską stronę, nasi słuchacze, nasi uczniowie, którzy będą mieli przyjemność z panem się spotkać w realu i ta rozmowa ma ich trochę przygotować, no to sobie tam wklikają pańską godność albo pański pseudonim artystyczny, no i pojawia się strona Cezika i tam pojawia się informacja o ilości odsłon. Czyli jest taka wielka matematyczna liczba, 400 milionów odsłon różnych rzeczy, które pan stworzył w internecie. I wśród wielu, wielu informacji pojawi się ta, że w pewnym momencie pan zdominował polski internet. Jak to jest być osobą, która w jakimś momencie, w jakimś czasie staje się takim dominatorem i teraz czy artysta chce utrzymać tą dominację, czy jednak nagle stwierdza, że to może nie jest to, szuka czegoś innego? To pewnie zależy od artysty, natomiast w moim przypadku ja mam taką dużą trudność w utrzymywaniu tego tempa stałego. To znaczy, nawet jak był taki okres, że faktycznie udawało mi się tworzyć różne takie wiralowe hity raz za razem, no to utrzymanie tego tempa na dłuższą metę było dla mnie bardzo trudne i też taka potrzeba tworzenia cały czas jakby nowszych rzeczy, bardziej kreatywnych, bardziej zaskakujących zawsze była dla mnie dużym wyzwaniem i sprawiała, że ja w pewnym momencie po prostu uznawałem, że to jest za trudne dla mnie. Nie jestem w stanie bardziej jakby przeskoczyć tego, co zrobiłem poprzednio. No i się zatrzymywałem. I stawałem w miejscu i musiałem mocno zastanowić, co dalej. Stąd też raz pojawił się zupełnie nowy projekt jak Playnut, a później się pojawił znowu kolejny nowy projekt jak Nutkosfera. To jest takie jakby cały czas poszukiwanie tego, co mógłbym robić dalej, żeby utrzymać tą uwagę publiczności, albo zdobyć nową publiczność i żeby samemu też jakby się nie wypalić, żeby nie poczuć, że to, co robię, już nie ma żadnego sensu. Dlatego w moim przypadku to są ciągłe poszukiwania i próbowanie nowych sposobów na zdobycie uwagi i widowni. Ale kiedy pan zaczynał dominować w internecie, to on, i tu jest jakby istota mojego pytania, jak on się zmienił? Kiedy pan pojawiał się, to on był właśnie na ile, bo jest pan w nim cały czas obecny, na ile on był inny, na ile, jak bardzo on się zmienia, bo nasi młodzi słuchacze, no to może nie patrzą na to tak trochę historycznie, prawda, na dynamikę tych zmian.
No tak, jak ja zacząłem wrzucać swoje pierwsze jakieś klipy na YouTube, to faktycznie wygląda zupełnie inaczej. Przede wszystkim dlatego, że młodzi ludzie jeszcze nie wsiąknęli tak w internet i w YouTube'a jak teraz. I nie było takiej ilości materiałów, nie było takiej ilości kanałów i w zasadzie nie było w ogóle czegoś, nie było takiego pojęcia jak YouTuber i nikt by nie pomyślał, że ktokolwiek, jakieś dziecko może powiedzieć, że chce być YouTuberem, a w ogóle chce w internecie coś robić i z tym wiąże swoją przyszłość i karierę. A teraz to jest normą, bo to medium stało się tak popularne i taką codziennością się stało dla młodych ludzi, że oni traktują to jako właśnie tak jak kiedyś traktowało się telewizję, że to było takie medium głównego nurtu i to się po prostu oglądało tylko i wyłącznie, a teraz młodzi ludzie oglądają tylko i wyłącznie niemalże internety w cudzysłowie. Tak więc no, zmieniła się przede wszystkim intensywność, czyli to ile jest tego w tym internecie i jak wiele osób to ogląda. Gdybym miał startować teraz od zera, to nie wiem, czy bym był w stanie się przebić z czymkolwiek, no bo ilość materiałów jest zatrważająca i ta konkurencja jest przytłaczająca. A mi się dobrze startowało wtedy, gdy to było takie nowe, to było takie świeże i dużo łatwiej było się pokazać i wybić w jakikolwiek sposób. Kiedy jesteśmy przy tym określeniu świeże, że coś jest nowe, to czy sądzi pan, właśnie odwołując się do pańskiej wiedzy z nauk ścisłych, do pańskich studiów, że tutaj sieć, internet nie tylko czekają dynamiczne zmiany, których jesteśmy świadkami, ale że ona w pewnym momencie, tak jak radio doszło do pewnego etapu przesytu, tak jak pan wspomniał, telewizja, to czy nie jesteśmy w tym momencie, że ta ilość, tak jak pan powiedział, kanałów, form komunikacji, że ona już osiąga pewien pułap, powyżej którego, tak jak pan wspomniał, no, trudno się dzisiaj przebić, bo nie jest się w stanie, użytkownik tego nie jest w stanie tego zweryfikować, jest tego po prostu za dużo, że nie dobiera tego w sposób świadomy, tylko losowy. Taka gra w przypadki. No tak, myślę, że to jest gra w przypadki, bo ja zresztą ostatnio jestem pod dużym wpływem takiego nowego formatu jak YouTube Shorts i to są takie, to jest taki TikTok, tylko promowany przez YouTube'a, gdzie są kilkunastosekundowe filmy maksymalnie i są one totalnie losowe i wybierane na podstawie co prawda jakiegoś algorytmu z czasem, gdy się to dłużej ogląda, ale generalnie startujemy z pewnej niewiadomej i oglądamy rzeczy losowe i algorytm sprawdza, co nam się podoba i przy tym dłużej spędzamy czas. No i faktycznie jakby zatrważająca ilość materiałów jest i jakby mój mózg akurat jest już przeprogramowany. Chyba jest na tyle wsiąknąłem w internet, że mnie takie formy krótkie, dynamiczne, szybkie, agresywne wręcz w podaniu jakby trafiają na podatny grunt. Mi to akurat pasuje. Podejrzewam, że młodym ludziom też. Że to wszystko idzie właśnie w takim kierunku, że ma być jeszcze szybciej, jeszcze krócej, jeszcze intensywniej, jeszcze mocniej. Natomiast zastanawiam się właśnie też, gdzie jest granica. Jakby no nie można w nieskończoność dynamizować, zwiększać ilości i intensywności, że w pewnym momencie nastąpi jakiś punkt, nie wiem, krytyczny, jakiś punkt przełamania, tylko nie wiem, co będzie dalej. Nie wiem, czy to się odwróci trend i zaczniemy znowu chcieć mniej i zaczniemy bardziej cenić sobie minimalizm, czy to będzie nadal intensywne, tylko w jakiejś innej formie. Nie mam pojęcia. Natomiast na pewno wszystko zmierza ku temu, żeby było więcej, mocniej i intensywniej. Ale nie wiem, co będzie dalej. Sam jestem bardzo ciekaw i będę z uwagą obserwował rozwój.